Witajcie, to Osty z Kości i Tomek. Dziś na stole mamy Blood of the Northmen, czyli najnowszą nowość wydawnictwa Czacha Games. Jest to pierwszy egzemplarz, który dotarł do Polski. No i pokażemy wam dzisiaj pokrótce, jak Blood of the Northmen chodzą. Co prawda jest tam tryb rozszerzony, my zagramy sobie w taki podstawowy, ale tylko po to, żebyście zobaczyli, na czym to polega, no i żebyście sami mogli odkrywać sobie tę grę. Blood of the Northmen to gra kafelkowa, w której to dowodzimy klanem wikingów, więc wiadomo, będą bitki, będzie przejmowanie terenu, no takie wikingowe rzeczy. Co mamy w pudle? W pudle w ogóle mamy dość bogato, bo mamy 120 takich naprawdę wypasionych, fajnie pomyślanych graficznie w kafli, gdzie mamy takie motywy heksików widoczne na falach, na skałach, no wygląda to naprawdę bardzo fajnie, małe wioski pełne szczegółów. Mamy też kafle podpowiedzi, kafle zdolności, które sobie losujemy na początku, aby każdy klan jakoś się różnił. Mamy wreszcie woreczki pełne miniaturowych figurek. Figurki są naprawdę tycie, ale no są jak na swój wzrost, na swoją wielkość, są naprawdę fajnie odwzorowane i widać na nich naprawdę wiele szczegółów. Ja figurek nie maluję, jestem ciekawy, jak sobie ludzie poradzą z takimi maleństwami, no ale pewnie nie takie rzeczy malarze, tynkarze figurkowi robią. Mamy też w środku takie wypasione twierdze potrzebne do jednego z modułów gry, gdzie gramy właśnie z twierdzami, które będziemy stawiać na drogach, a na tych twierdzach będziemy mogli postawić naszego wojownika. Okej. Czyli tak wygląda pokrótce zawartość. A, zapomniałbym jeszcze, przecież mamy planszetki dwustronne z naszymi klanami, z naszymi wojownikami. Jak wygląda ustawienie gry? Każdy z graczy bierze właśnie ową swoją planszetkę. Dokłada sobie płytkę z podpowiedziami, która tłumaczy za pomocą ikon, jakie akcje możemy dzięki płytkom wykonać. Każdy też bierze sobie płytkę taką unikatową dla swojego klanu wylosowaną. Ja w tym przypadku na przykład, gdy będę za każdym razem podczas walki miał tylko jednego wojownika, będę dokładał sobie plus jeden do siły. A Tomek tutaj ma taki bajer, że jak będzie dokładał kafelek, gdzie jest tylko jedna strona lasu, będzie mógł akcję lasu wykonać dwukrotnie. Tak, co w ogóle mamy na kafelkach? Na kafelkach będziemy mieli kilka rzeczy. Możemy mieć krawędź z lasem, krawędź z jeziorem, krawędź z drogą, krawędź z górą lub po prostu pustą krawędź. Jest to o tyle istotne, że dokładając kafel będziemy właśnie w tej kolejności rozpatrywać akcje. Najpierw akcję lasu, następnie akcję jeziora, akcję drogi, akcję gór. No, pustej krawędzi nie będziemy rozpatrywać, bo jest to pusta krawędź, nie jest to żadna akcja. No i teraz, co robimy przy tych właśnie naszych poszczególnych akcjach, które znajdują się na kaflach? Jeśli mamy las, to za każdą krawędź lasu na kafelku, którym właśnie dołożyliśmy, wykonujemy jedną z dwóch rzeczy. Albo dokładamy sobie naszego wojownika na ten świeżo położony kafel, albo dobieram sobie kafle do ręki, przy czym moim limitem w ręce są wojownicy, których mam tu w swojej głównej osadzie. Czyli na początku mam ich 12, ale podczas gry oczywiście będę ich wykładał, więc ich tam będzie coraz mniej, więc im dalej w grze, tym jakby mniej będę mógł kafli w ogóle dobierać sobie zaś na rękę. Ale jedźmy dalej. Mamy jezioro. Za każdą krawędź jeziora będę mógł przemieścić swojego wojownika na jedną płytkę dalej.
Jeśli jest las, no to las jest gęsty. Żeby przejść na kolejną płytkę przez las, będę musiał poświęcić jakby dwie krawędzie wody, żeby móc wykonać tę akcję. Oprócz tego jezioro pozwala też nam po nim pływać. Czyli jeśli będziemy mieli ułożonych ileś kafli, powiedzmy, tego jeziora, to będziemy mogli sobie przepłynąć na jego dowolną stronę. Czyli w takim układzie, będąc tu kolesiem, dokładając tu jezioro, mogę sobie przepłynąć w to miejsce. Gdyby to jezioro ciągło się dalej, oczywiście mogę wypłynąć gdziekolwiek, gdzie owe jezioro sięga. Dalej mamy drogę. Droga pozwala mi poruszać się wzdłuż całej drogi tak długo, aż się nie zatrzymam, czy nie trafię na przykład na przeciwnika lub jego twierdzę, gdybyśmy grali z twierdzami. Mało tego, akcja drogi pozwala drogą wyjść poza mapę i trafić na najbliższą otwartą drogę, żeby wejść z powrotem na mapę. Ostatnią akcją są góry. Góry służą nam do walki. Kiedy dołożę kafelek z górą, mogę zainicjować walkę pod warunkiem, że jestem w miejscu z przeciwnikiem. W tym momencie osoba, która zaatakowała, będzie wykładała jeden kafelek, bądź to z ręki, bądź ze stosu dobierania. A następnie będzie dobierała jeden kafelek za każdego wojownika. I będziemy to odsłaniać. W tym momencie będziemy zliczać ilość krawędzi z górami, bo będzie to nasza siła w ataku. Jeśli wygramy, będziemy mogli sobie w nagrodę dołożyć dodatkowego wojownika. Jeśli zostaliśmy sami na map, na kaflu, bo żeśmy wszystkich pokonali, będziemy mogli dołożyć jeszcze jednego wojownika. Natomiast jeśli przegraliśmy, jeśli był remis, to każdy z nas straci wojownika, jeśli był jeden przegrany, no to sprawdza on różnicę siły i tą różnicę oznacza, ile on musi swoich żołnierzy poświęcić. A wracają oni po prostu tutaj z powrotem do puli. Oprócz tego za wygraną możemy przełożyć sobie jednego wojownika tutaj na prawą stronę planszetki, gdzie mamy ognisko. Jest to jeden z wyznaczników końca gry, bo w momencie, kiedy któryś z graczy będzie miał tu 6 wojowników, gra automatycznie się kończy i gracz ten zwyciężył. Gra skończy się też w momencie, kiedy skończą nam się kafle, nie będziemy mogli nic wyłożyć, położyć, też będziemy mieli koniec gry. No dobra, czyli co? Zaczniemy sobie naszą gierkę, potyczkę. Jeszcze zaczynając, będziemy dobierać sobie w ciemno kafle i osoba, która będzie miała więcej gór, będzie graczem rozpoczynającym. Jeśli nie możemy wyłonić, no to dobieramy dalej kafle. W każdym razie, jeśli wyłonimy zwycięzcę, to pierwszy gracz będzie dobierał sobie do 4 kafli, drugi 5 i tak dalej. A jeśli podczas dobierania tych kafli dobraliśmy ich więcej niż mówi instrukcja, no to już z tymi kaflami jakby zostajemy i zaczynamy grę. Czyli co? Walczymy o to, kto będzie rozpoczynającym graczem. Czyli dobierasz, ile masz tych gór? Zero. O, i już szybko poszło. Ja mam jedną krawędź z górą, czyli dobieram sobie do 4. Raz. I 4. Tomek dobiera do 5. I teraz jak wygląda zasada tworzenia mapy? Pierwszy gracz dokłada po prostu kafelek. Kolejny gracz dokłada kafelek jedną stroną. Kolejny gracz, czy znowuż ja w tym przypadku, dokładam trzeci kafelek, powiedzmy, w linii czy połączony jedną krawędzią. A już czwarty kafelek będzie musiał znajdować się pomiędzy dwoma. Mało tego, kafelki te muszą logicznie się zamykać, czyli drogi nie mogą nagle się urywać, musi droga pasować do drogi, jezioro do jeziora, las
Do lasu pusta przestrzeń do pustej przestrzeni. Jedynym wyjątkiem są góry. Góry mogą nagle zakończyć nam las, wodę czy cokolwiek. No dobrze, czyli... Jedziesz. Czyli jadę, czyli ja sobie zacznę tu... Kurczę, to ładny kafelek. Dobra, czy ja sobie zaczynam? Tak jest. Zaczynam sobie od, powiedzmy, tego kafelka. Dokładam. I rozpatrujmy po kolei, tak jak jest, czyli las, jezioro, droga, góra. Czyli zaczynam od lasu. I w akcji lasu dobieram sobie z planszetki ludzika i sobie tutaj kładę. Następnie jeziora nie mam, rozpatruję drogi. Nie ma gdzie się przesuwać, więc po prostu wezmę w alternatywnej akcji, dobiorę sobie płytkę. No i dobiorę płytkę za każdą tutaj drogę, którą mam. Co istotne, możemy z tego skorzystać tylko raz. Czyli jeśli dobrałem płytki na drodze, to teraz rozpatrując górę, no nie mogę już tej płytki dobrać. Gdybym na samym początku dobrał płytkę, no to już bym nie mógł dobrać też tak za te drogi. To skończyłeś. Tak jest. Ja sobie dobrze tutaj tą, czyli ludzie tutaj, za jezioro sobie dobrałem dwa kafelki, a za drogę idę do ciebie. Idziesz do mnie. Dobrze. Niby takie przyjacielskie powitanie. No dobrze, dobrze. No zaraz się możemy witać. Jak chcesz się witać. Jak to teraz sensownie? No tak, będziemy się witać. To ja dołożę sobie w ten sposób tutaj góry, chociaż się zblokuje za bardzo. To nie, to zrobimy w ten sposób. Dzięki temu za las mam dwie krawędzie, dołożę sobie dwóch kolesi. Teraz chciałbym przenieść się. Tak jak mówiłem, możemy się poruszyć za wodę do trzech ludzików, o czym chyba nie wspominałem, do trzech ludzików o jeden kafelek. Ale jeśli jest to las, to potrzebuję aż dwie krawędzie wody na to zużyć. Akurat mam trzy, czyli sobie przeniosę tych tu panów. No i zostaje mi góra, a jako, że to są wikingowie, no czas na pierwszą naszą potyczkę, czyli aktywuję górą na parzankę. Na parzankę, tak jest. I teraz Tomek ma tu jednego wojownika, ja mam wojowników trzech. Oprócz tego ja zaatakowałem, czyli będę mógł dobrać trzy kafle plus czwarty za to, że zainicjowałem walkę. No i teraz kafle mogę albo wykładać z ręki, albo brać w ciemno. Moja zdolność nie działa, bo ona działa tylko kiedy jestem sam jeden, a mam tu trzech wojowników. No to co? No to kładziemy sobie kafelek i weźmiemy sobie trzy w ciemno. Ja wezmę jeden w ciemno. No, muszę ci powiedzieć, że jest dobrze. No, muszę ci powiedzieć, że mam trzy góry. Dwie. A! To niedługo jeszcze... Kurczę, jeszcze byłaby szansa, że... Okej, czyli co? Poświęciłem jeden kafelek, miałem ogólnie trzy krawędzie z górą. Tomek dwie. Różnica wynosi jeden. A to oznacza, że ten jeden właśnie Tomkowi... Wraca z powrotem. Wraca z powrotem, a ja... Jako, że wygrałem, przeokładam sobie tutaj pana, mogę sobie dołożyć kolesia, a jako, że wyczyściłem kafelek, mogę dołożyć drugiego. I też tak zrobię. Pyk, pyk i patrzcie, jaką mamy tu już niezłą armię. Dobra, ja teraz muszę już położyć kafelek. Tak, teraz już musi wchodzić jakby pomiędzy dwa kafelki. Czyli już nie ma takiej dowolności. To jak tu Tomek się zastanawia, to mówiłem wam, że gra kończy się w momencie, kiedy odbieramy 6 punktów, skończy się w momencie, kiedy skończą nam się kafle, ale jak widzicie, pojawi się tu taki kafel z wioską. W rozszerzonej wersji gry każda z tych wiosek też aktywuje dodatkowe zdolności, ale służą one też do wygrania, bo jeśli na koniec gry będziemy mieli w każdej wiosce naszego
przedstawiciela i będą one połączone drogami w jeden jakby ciąg komunikacyjny, no to zakładamy państwo Wikingów i wygrywamy. Czyli mamy też trzeci warunek zwycięstwa. No to ja muszę zrobić coś takiego? No nie ma. Gdzieś to było. Gdzieś miałem. Kurczę, może zacznę coś z encyklopedii czytać o Wikingach. O. Tyle kombinacji. Tak jest. Tutaj. Mhm. Czyli ja dokonałem dwóch ludzików ze swojej zdolności. Tak, Tomek ma zdolność. Zapomniałem tutaj w tej... Tak. W tej tak? Widzisz, i dlatego przegrałeś walkę. Tak jest. Trzeba pamiętać takie rzeczy. Za drogę nie robię nic. Czyli dobieram dwa kafelki. No i tyle. I za górę nie atakuję, bo... Bo szkoda. Dobrze. To, co ja bym chciał zrobić... Dobrze, tu drogi, tu bym musiał jakoś logicznie się dołożyć. Dobrze, to ja dołożę sobie tutaj drogę za... to zrobić, dobra. Za las dołożę sobie kolesia. Mm-hmm. Za jezioro dobiorę sobie kafel. Okej, okay, a za drogę przemieszczę sobie za jedną tu trzech kolesi. No, stójcie panowie. A ten wczorajsi. No, popili. A tych dwóch chciałbym przenieść do tego tam samotnego pana, ale na drodze stoją przeciwnicy, więc spotkamy się na małą pogawędkę. I to będzie tyle. Twój ruch. W moim ruchu zrobię sobie coś takiego. Mhm. Dozwolony ruch. I tak, to dołożę sobie dwóch ludzi. Mhm. No. I tych dwóch, a nie, bo oni się trzymają tutaj. No dobra. Czyli pójdę sobie tu do tego pana. Mhm. I sobie zrobię walkę. Dobrze. Czyli ja dokładam 3, a ty dokładasz 1. No jeden, który wezmę w ciemno, bo on to niestety. Ja też 2 w ciemno biorę. Szkoda. Oj, 1. 2. O Jezu. I 2, 4. 4. To ja mam 1 plus 1 za moją zdolność. 2. Zginęło tak mi się. Tak. Zginęło mi się. Teraz ja sobie jednego tu przemieszczam. Tak. I mogę jednego tam albo dwóch dołożyć, nie? Zgadza się. Ale nie muszę. No nie musisz. Bo trzeba pędzić tylko o liczbie kafelków na ręce i... No tak, że nie będziesz mógł dobierać. Dobra, jeden to jeszcze wejdzie. Będziesz miał ten. Dobrze. To co teraz ja bym chciał? No i widzicie, jest to naprawdę sporo kombinowania, główkowania, obracania tych kafli. Tak. No, sprawdzenia, co możemy zrobić. Fajne to, że wymóg taki, że one muszą pasować, nie? Że... No tak, że to jakoś tak, logicznie. Ładnie wyglądało. Ładnie i... wyglądało. Tak, i tak. Za lasy nie mamy. Z jeziorka nie mamy, za drogę przemieszczam moich 3 ludzików do twoich tutaj komratów. Tak, no i za górę atakujemy się. Się atakujemy się, no to... To co, 2 w ciemno. Ja mam też 2 w ciemno. No to panie daj, żeś mi odkrył najlepsze kafelki, one są oznaczone tą krwią. Dobra. To patrz, czyli... to. 2. 2. I ja najlepszy kafelek, nie? 5. No najlepszy może nie, ale kurczę. 5, 6, 7, 8, 9. Jaki pogrom. 9 do? Raz, 2, 3, 4, 5. 4 tracę, straciłem wszystkich. Dobrze tak. Mówię? No dobrze, 4 tracę. Dobra, czyli co? Za lasek dołożymy sobie kolesia. Co to zrobimy za jeziorko? Za jeziorko... Za jeziorko trzeba chyba dobrać kafla. Coś tak czuję, więc dobieram.
kafelek. A za drogę przemieszczę się tymi tutaj trzema. Wzdłuż drogi, wyjdę za drogę i do najbliższej pyk. Wioski. Wioski. Okej, okay, to wszystko. Ja dokonam tego. Za jeziorko. Te dwa jeziorka przechodzimy do twoich. Mhm. To nie przypadek, że leży. Mhm. Za... Nie, za drogę dobieram sobie kafel. Tak, a za górę atakujemy się. Czyli mam cztery kafelki. Jeden, dwa, trzy i w ciemno czwarty. No, tyle masz tego. Mhm. Tak, masz? No tak, tak, tak. Dobra, to będzie to. Nic. Nic. Jedna. Jedna. Nic. Mhm. I pięć. O kurczę, raz, dwa. Trzy, sześć. Trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem. Trzy, wygrałeś. A tak trzymałem, tak trzymałem. Czyli co, masz ile? Jeden mniej? Mhm. I pozbyłeś się najlepszego kafelka na walkę? Miło. Czyli musiałem się go pozbyć, bo... Tak, bo nie mogłeś dobierać, wiedziałem, że go masz, bo żeś... Już tak kombinował, no dlatego, że nie chciałeś się go pozbyć z tej ręki, nie? No. Niedługo było szło tak, że musiałbym go położyć. Musiał go położyć, tak jest. Dlatego lepiej. No dobra, czyli co? Tracisz panie jednego. Ja sobie tu przełożę. A tu sobie dołożę. No! Teraz to milusińsko. Gdyby nie fakt, że mi został jeden kafelek. I dwóch kolesi. Teraz ja ten kafelek muszę położyć, a miałem co do niego zupełnie inny plan. Ach, taki dobry kafel. Czyli dokładam tu, mam cztery krawędzie wody, mam las. Co tu zrobić? No zrobimy coś takiego. Za las dobiorę sobie jeden kafelek. Za wodę przemieszczę sobie tutaj. Za kolejną wodę przemieszczę tutaj. No i nic więcej niestety nie zrobię, a szkoda, kurczę, miałem taki tajny plan. Okej. Okay. Nauki do łuki. No teraz oporzę sobie. Nie, tego tu nie mogę. Tego też tu nie mogę. Czy tego tu będę mógł dołożyć, czy nie będę mógł dołożyć? No, pod koniec już są takie dylematy bagunika. To? Mhm. Mogę się... Dwa razy las zrobić. Mhm. Za twą zdolność. Ale chyba nie chcę. Bo zrobimy to tak, że za wodę. Za las dobiorę sobie płytkę. Mhm. Za wodę przejdę sobie tutaj do twojego i za górę twojego zaatakuję. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego? Dostałem, masz jeden sił więcej? Tak. I to już jest gwarantowane jeden sił więcej. Dobra. Ja zadziewam jeden kwerek i w ciemny drugi. Dwa, trzy wyszło. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj, jacia. Czyli tu był punkcik, a mój tudududud. Mhm. Mogę sobie dołożyć tutaj, tak? No tak. Dobrze. Jest. Jest, jest. Czy ja mogę swój kafelek gdzieś tu dołożyć? Bo... Aktualnie to jest spanalnie taka situation, że chyba nie. No nie, no bo tu wszędzie drogi, tu nie dołożę, tu nie dołożę. No to oznacza niestety, czystety, że biorę kafelek w ciemno.
aby go dołożyć i... Jakby to powiedzieć... No możesz. Nadal nic. No tam możesz przy wodzie, nie? Tam mogę przy wodzie. Bo skała może urwać. Ale urwał. Dobrze. Czyli... No i co tu zaraz robić? Masz las? Mam las. Trzy wody i jedną górę. Tak, las, trzy wody i jedną górę. No to co? No to lecimy z bitką, nie? Za las dobiorę sobie płytkę. Aha! Następnie za wodę, kurczę, lejemy się czy się nie lejemy? Za wodę przesuniemy sobie raz za jedną, dwa za drugą i trzy za trzecią. Za górę? No za górę no cię zaatakuje, no bo co? Dobrze. Czyli mam dwóch kolesi, atakuję. Czy płytki? Oczywiście w ciemnowo, zaraz zakończymy grę, bo skończą nam się płytki, a jak skończą nam się płytki, to jak widzicie rozstawiamy się po miastach, a to dlatego, że wtedy zwycięża osoba, która ma zajętych jakby najwięcej wiosek. Jeśli będzie remis, to wygra osoba, która ma najwięcej jednostek w ogóle na planszy. No to co mi tu wyszło w tym ataku? Raz, dwa i dwa. Ja ciemno. Dwa. I... O nie. Raz, dwa, trzy, pięć. O Jezu, jeszcze straciłem wszystkich, ale bez sens, znak punkty, zaraz mi tu wygrasz. No nie, bo muszę jeszcze... Jeszcze dwóch. Aaaa! No dobra. Jakoś lepiej to oczyma wyobraźni widziałem. Pozbyłem się dwóch jednostek. To teraz trochę szkoda. To jest ja, nie? To ja chyba też nie mogę zagrać żadnego porządnie płytki. Tutaj nie, tutaj nie... Tutaj nie. No to jest jeszcze gorsza, ale co zrobisz? Kurczę, no też nie będę miał zaraz gdzie tu zagrać. No nie, będę mógł tutaj sobie położyć to. A też będę mógł. Patrz, tutaj, nie? No proszę, tak. Co mówisz, nie? Ja mam cztery drogi. Tak, tym sobie pójdziemy tu. I teraz. Tymi mogę sobie też wyjść gdzieś. W sumie mogę tam pójść on. Nie? I tu? No ale stąd najbliższa będzie albo ta, a jeśli pójdziesz w tę stronę, to tu. Także nie ma tak różowo. To nie, nie, to do mnie to zostają, a ci pójdą sobie tutaj. Tak? No i za górę możemy się atakować. Tak. No to teraz będzie. Ja dobieram sobie jeden kafelek. Tam zostały dwa, trzy, czyli jeden z ręki, dwa i zakończą nam się kafelki. Teraz więc mamy finałową sytuację. Okay. Tutaj mam. Nic? Co? No. Dwa? Dwa, no nie ty. Trzy. Jaki suchar. Jeden plus jeden. Zginąłem. Ja patopę na punkty. No prawie na punkty. Ale tak wiosek mam. Trzy. To jest. A ja zostałem w dwóch. Czyli Tomek zwyciężył. Kurczę, jeden. Co za peszek. To był... No właśnie, no to jak widzicie, tak wygląda podstawowa rozgrywka w Blood of the Northmen, wydawnictwa Czacha Games. Graliśmy, tak jak mówię, w podstawową wersję. Gdybyśmy grali w rozszerzoną, to każda z tych wiosek daje nam dodatkowe akcje, dzięki czemu możemy na przykład przechować sobie jeden kafelek zakryty przed nami i w czasie walki go odkryć. Możemy robić manewry, przekładać sobie ludzików, no
Możemy też grać na twierdzę. Taką twierdzę stawiamy na połączeniu kafli, wstawiamy tam swojego kolesia, no i od razu jest to, działa jak szlaban na przejeździe. Też zatrzymujemy się na twierdzy, nie możemy przez nią przejść. No, jest tu naprawdę sporo kombinowania. Jak widzicie, graliśmy w dwie przecież osoby, to pomyślcie, co się dzieje, kiedy gra cały skład, cztery osoby. Tych wikingów jest tu naprawdę sporo. Przy dwóch osobach odrzuciliśmy połowę kafli, czyli 60, przy czterech osobach tych kafli jest 120, no jest naprawdę mnóstwo walki. Mapa się naprawdę nieźle rozbudowuje i jest co robić. I mimo tego, że jak widzicie, byliśmy nastawieni typowo na walkę, to mimo wszystko po części dzięki walce Tomek wygrał, ale wygrał po prostu na posiadane te siedliska. Tak, bo jak widzi, że już się kafelki kończą, trzeba jednak te siedliska zajmować. No trzeba strategicznie się ustawiać. No bardzo ważne jest wykorzystywanie właśnie tych dróg, które naprawdę no, potrafią dużo zdziałać, kiedy jesteśmy w stanie sobie obejść. A mało tego, no można by to jeszcze szybciej zakończyć, gdyby pojawiła nam się na mapie czwarta wioska, ale chyba mieliśmy tylko trzy rodzaje, tak? Mieliśmy tutaj, tutaj, tutaj i chyba czwartej wioski na mapie nie było. A gdyby była i gdyby była logicznie połączona ciągiem bez przeciwników po drodze, no to też byśmy mogli zwyciężyć, zakładając po prostu państwo. I tyle. Także raz jeszcze, świetna sprawa z kafelkami. Powiem wam, że chętnie bym zobaczył gierkę nawet bez tej bitwy jakiejś. Taki kurczę, fan jest po prostu patent z dokładaniem mapy i z wykorzystywaniem różnych akcji w zależności od tych krawędzi, które tu mamy. I to jest naprawdę świetna sprawa. Mam nadzieję, że Karchudyk jeszcze kiedyś ten pomysł wykorzysta w jakimś swoim tytule. Może bardziej familijnym, bardziej takim luzackim. I co? Faktycznie. I tyle. Także Blood of the Northmen już niedługo trafi do wspierających. A za czas jakiś znowu, że o grze zrobi się głośniej. Ale o tym już pewnie wam powie Czacha. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć. Cześć.